Cześć, witajcie w kolejnym odcinku omawiania Wielkiej Szóstki. Dzisiaj, jak zapowiedziałem, omówimy sobie żyroskopowy wskaźnik kursu. Także nie przedłużając, jedziemy z tym przyrządem. Jak już sama nazwa wskazuje, jest to przyrząd żyroskopowy, czyli podobnie jak gęż sztuczny horyzont, tam w środku się obraca szybko żyroskop, który utrzymuje nam tą tarczę w jednym położeniu, a samolot skręcając, no, pokazuje nam wtedy, że ta tarcza jakby się obraca, a my możemy odczytać nasz kurs, którym lecimy. I tak, tutaj mamy sylwetkę samolotu, taką pomarańczową, proste narysowane krzyżykami, kreskami, i przedłużenie nosa samolotu, gdzie tutaj możemy sobie odczytać dokładnie kurs, którym lecimy. W tej chwili możemy odczytać, że jest to kurs mniej więcej 076. Czyli taki mamy kierunek skierowania teraz samolotu. No i mamy oczywiście tutaj oznaczenia typu właśnie północ, południe, zachód, wschód, czyli po prostu cztery strony świata. I kolejna ciekawostka, skąd samolot, no, że tak powiem, nastawił sobie tą tarczę i wie, że takie są te, że tu jest tam, że tam jest właśnie północ. No właśnie, samolot nie wie. To pilot ma wiedzieć, ale samolot ma oprócz żyroskopowego wskaźnika kursu także ma busolę magnetyczną. I tutaj ją pokażemy zaraz. O, jeszcze się podniosę. Tutaj. O. I tu mamy właśnie busolę magnetyczną. No, odzoomujmy jeszcze. Może tak, najpierw jakby w starszych samolotach nie było czegoś takiego jak żyroskopowy wskaźnik kursu, nie było tych przyrządów, była tylko busola magnetyczna. Jednak busola magnetyczna, no, jak wiadomo, działa jakby sama z siebie, tak, działa na zasadzie pola magnetycznego Ziemi, więc nie potrzebuje żadnego zasilania ani innych takich wynalazków jak żyroskopy czy podawanie właśnie zasilania do tego, ale ta busola bardzo mocno przekłamuje dalej, jeżeli samolot na przykład zakręca, czy zniża lot, czy się wzbija. Po prostu jeżeli wykonujemy jakiekolwiek manewry, ta busola mocno przekłamuje. Na przykład skręcając, już nie pamiętam, czy tam w lewo, czy w prawo, musimy na przykład wziąć, musimy jakby przestrzelić nasz kurs, bo jak wyrównamy lot, to ta busola się jakby cofnie i wskaże nam wtedy prawidłowy kurs, jakim zamierzamy lecieć. Także jest to, no, bardzo niewygodne i, no, poprzez te przekłamywania często nastręcza problemów. Do tego zapewne ktoś kiedyś w końcu wpadł na pomysł wykorzystania żyroskopu, żeby właśnie zrobić żyroskopowy wskaźnik kursu. No ale ta tarcza jakby tego żyroskopu, tutaj mamy pokrętło, musimy ją sobie nastawić. Tak, ona nie nastawi się sama, to my musimy właśnie ją prawidłowo nastawić, a właśnie mamy odniesienie z magnetycznej busoli. Czyli patrząc na magnetyczną busolę, jaki mamy kurs, musimy ten kurs tutaj przenieść sobie na żyroskopowy wskaźnik kursu. Tu jak kręcę tym pokrętłem, to widzimy, że jednocześnie tarcza tego żyroskopowego wskaźnika kursu, jak i tego zapasowego, obie się tutaj nam obracają, te tarcze. Więc w ten sposób możemy sobie, tak czytając, jaki tu jest kurs, nastawić tą tarczę. Dokładnie na taki sam kurs, czyli musimy to sobie zsynchronizować. No i stąd właśnie mamy wtedy prawidłowy nastaw. Jest jeszcze kolejna sprawa. Jest tak zwany dryf żyroskopowy. Jeżeli sobie lecimy, wykonujemy sobie dłuższy lot, powiedzmy, że teraz raz sobie nastawiliśmy tą tarczę na lotnisku, startujemy, lecimy, powiedzmy, przez, nie wiem, tą pół godziny, może godzinę, nawet może dłużej, to z czasem ta tarcza sobie dryfuje, czyli po prostu się przekręca. Jest to bardzo powolne, wręcz niezauważalne tak gołym okiem, ale po pewnym czasie, no, zaczyna już przekłamywać o parę stopni. No i nasze wskazania są nieprawidłowe wtedy. Do tego tutaj jest wskazanie, żeby już na etapie przelotu po jakimś czasie sobie znowu tą tarczę nastawić, po prostu zsynchronizować ją z busolą magnetyczną. No i tak jak mówiłem wcześniej, robimy to podczas już zwykłego, poziomego lotu, bez żadnych manewrów, tak żeby być pewnym, że ta busola magnetyczna też nie przekłamuje, że też pokazuje prawidłową wartość.
No i wtedy tą wartość znowu tutaj porównujemy, czy się zgadza. Jeżeli się nie zgadza, to znowu robimy lekką korektę i znowu wiemy, że mamy dobrze nastawiony ten żyroskopowy wskaźnik kursu. Także tutaj znowu nie jest łatwo, to jako piloci musimy sobie tutaj wszystko ponastawiać, ale symulator ten daje nam spore ułatwienie, z którego też sam często korzystam, jako że to nie jest w tym symulatorze wygodne te porównywanie takie ręczne. Tak, muszę się na przykład tam gdzieś kamerą do tego drugiego żyroskopowego wskaźnika kursu oddalać i tak dalej. I dlatego tutaj mamy klawisz D. Ja go teraz naciskam, D nacisnąłem, tak, i ta tarcza się ustawiła prawidłowo, czyli synchronizowała się z busolą magnetyczną, jakby automatycznie za mnie. Oczywiście nie ma tego, przynajmniej nie słyszałem, żeby to było w samolocie takim prawdziwym. To mamy takie ułatwienie tutaj w symulatorze. Co jeszcze? No, mamy tu dwa pokrętła, one już służą stricte do nawigacji. Pierwsze tutaj po prawej to jest tak zwany heading. Ja go sobie używam, żeby właśnie na przykład pokazać sobie, jakim kursem mam lecieć. Na przykład jeżeli będę startował i mam lecieć wzdłuż pasa, przeważnie, albo niemal zawsze trzeba lecieć wzdłuż pasa, to sobie właśnie ustawiam w ten sposób heading i kiedy wystartuję, no to wiem mniej więcej tak, jak mam ustawiony ten wskaźnik i tego kursu mam się trzymać. Podobnie, jeżeli zamierzam gdzieś, planuję za jakiś czas gdzieś zakręcić, to też sobie przestawiam ten heading. Na przykład wiem, że za parę minut będę zakręcał na kurs 120, no to sobie na przykład ustawiam tutaj ten heading i wiem, że jak będę zakręcał, to że mam tutaj utrzymywać później ten kurs. Tak samo mamy tutaj jeszcze kolejne pokrętło, nastaw kursu, który jest... Znaczy możemy go sobie skorelować jakby z radiolatarnią VOR na przykład, albo z podejściem ILS. Tak, czyli na przykład możemy ustawić sobie ten kurs na kurs lotniska i ustawić w radionawigacji częstotliwość ILS-a na przykład i wtedy będziemy widzieli, jaka jest nasza ścieżka podejścia, czy mamy jakieś odchyły lewo czy w prawo. Wtedy ta tutaj, jak widać, środkowa część może nam uciekać albo właśnie w prawo, albo w lewo. No i wtedy naszym zadaniem jest jakby tu być łapanie tej żółtej kreski, czyli jak ucieka nam w prawo, to zakręcamy w prawo. Tak, żeby później przechwycić tą kreskę, ona zacznie znowu wyrównywać wtedy do tej strzałki, także połączy się w jedną żółtą kreskę, to znaczy, że jesteśmy prawidłowo na kursie, jaki sobie wybraliśmy, w tym wypadku na kursie 030. To tak trochę o nawigacji, ale to nie będę się o tym rozwodził teraz. Tutaj też warto wspomnieć, to wszystko można też podłączyć pod autopilota. Na przykład jeżeli podłączymy sobie heading autopilota pod heading, to wtedy na przykład kręcąc sobie tutaj też tym wskaźnikiem heading, autopilot będzie automatycznie podążał za tym wskaźnikiem i nastawiał się na ten kurs, jaki tutaj sobie wybieramy. Gdzieś to działa wszystko automatycznie. Bardzo fajne ułatwienie. I to tyle w tym odcinku o żyroskopowym wskaźniku kursu. Został nam ostatni element do omówienia, czyli koordynator zakrętu, który omówimy następnym razem. Do zobaczenia. Cześć Wam.